W historycznych murach Zamku Kliczków przez dwa dni w piątek i sobotę trwało wielkie gotowanie. Na zamek zjechali mistrzowie kuchni z całej Polski, a także uczniowie szkół gastronomicznych. Ich zadaniem było zrobienie najlepszych dań na bazie tradycyjnych i lokalnych produktów. Popatrzmy, jak w konkursie Ale Pasztet walczyli uczniowie. Zrobimy polędwiczkę wieprzową, wcześniej marynowaną, z chipsami z batatów i na parpadelach z kurkami warzywnych. Co przygotowujesz w tym momencie? Ziemniaki, które nadziejemy, pire z selera, które będzie w duecie z białą czekoladą. Do tego śmietanka dla takiej nadania, takiej kremowości. No i do tego będzie polędwica i sos ze śliwki. Jedni bazowali na własnych umiejętnościach, inni radzili się specjalistów. Pomagał nam pewien bardzo dobry kucharz, ale my decydowaliśmy i to tak jakby miała być nasza decyzja, więc mogę powiedzieć, że nasz udział jest przeważający. Łatwy przepis czy trudny? Teraz się okazało nie taki łatwy, ale bardzo czasochłonny. Na rozmowy nie było zbyt wiele czasu, trzeba było skupić się na pracy. Na przygotowanie dania głównego i przekąski uczestnicy mieli 1,5 godziny. A przecież trzeba było szczególnie przysiąść przy pasztecie, zanim przysiadło przy nim jury. Wśród oceniających był Łukasz Budzik, finalista popularnego programu Top Chef. Myśleliśmy, jeśli się trochę wypowiem za jury, że będzie trochę więcej, jeżeli kombinowania o teksturę i różne smaki. Ale to nam troszkę jakby nie patrzeć ułatwiło zadanie w ocenianiu, że one były dosyć podobne do siebie, więc można było wybrać bardzo łatwo. Wyszło pierwsze miejsce, jak i bardzo łatwo wyszły miejsca gorsze trochę z tyłu. A najlepiej wśród ekip młodzieżowych wszystko wyszło dwuosobowej ekipie z zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych. Pierwsze miejsce w konkursie wywalczył, jak się okazuje, zgrany duet Martyna Dybał i Krzysztof Ozga. Ja jestem tutaj już 4 rok z rzędu. Uważam, że postęp jest niesamowity. Oni się naprawdę dzisiaj świetnie przygotowali. Są ogromnie zestresowani. Jak na nich patrzę, to strasznie mi ich żal, bo nerwy są ogromne. Natomiast widać, że przez programy telewizyjne, przez MasterChefa, przez Hell's Kitchen, przez Top Chef, przez to, że mamy tak świetną kadrę gastronomiczną, młodzież się wybija, młodzież się chce uczyć, młodzież chce iść do przodu, chce coś pokazywać więcej od siebie. Ogólnopolski Festiwal Kulinarny Borów Dolnośląskich pod hasłem Ale Pasztet odbył się na Zamku Kliczków już po raz 6.